Dzień dobry, nazywam się Paweł Rojek, jestem filozofem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i chciałbym zaproponować serię kilku wykładów poświęconych relacjom między literaturą rosyjską a kolonializmem. W pierwszym wykładzie, tym, chciałbym przedstawić ogólnie, na czym polega podejście postkolonialne i jak można by je stosować do literatury rosyjskiej. Chciałbym zacząć od artykułu Oksany Zabuszko, filozofki, eseistki, poetki ukraińskiej, która kilka miesięcy temu, w kwietniu 2022 roku, w The Times Literary Supplement, bardzo prestiżowym piśmie, magazynie kulturalnym brytyjskim, napisała artykuł, w polskim tłumaczeniu to jest czy nie ma nikogo winnego na świecie, czytając rosyjską literaturę po masakrze w Buczy. Ten tekst został przetłumaczony na polski, ukazał się miesiąc później w magazynie Gazety Wyborczej pod tytułem Nieuważnie czytaliście Tołstoja. I ona zwraca tam uwagę na związki między kulturą rosyjską, wysoką kulturą rosyjską, nie propagandą, tylko największymi dziełami literatury rosyjskiej, a agresją w Ukrainie. Pisze tak: czas spojrzeć na rosyjską literaturę nowymi oczami, wszak w dużej mierze to ona utkała siatkę maskującą dla rosyjskich czołgów. I dalej. Drogę bombom i czołgom zawsze torują książki, a dziś byliśmy świadkami tego, jak o losach setek milionów ludzi decyduje wybór lektur. Czas byśmy przejrzeli nasze półki z książkami. To jest głos, ten tekst był szeroko komentowany, bardzo, bardzo ostry, jakby też takiego doświadczenia ukraińskiego, jakby oskarżający kulturę rosyjską o to, że przygotowywała to, co się teraz dzieje w Ukrainie. Przywoływała Tołstoja, przywoływała Turgieniewa, oczywiście Dostojewskiego, ale też Brodskiego, o którym jeszcze będę mówił. Główna teza jest taka, że literatura rosyjska promuje pewną zwyrodniałą postać moralności, w której nikt nie jest winny niczemu, że jakby wszystkiemu winne są okoliczności, jakie zewnętrzne, a ci, którzy dokonują jakichś przestępczych czynów, złych czynów, są jakby podchodzimy do nich, literatura rosyjska podchodzi do nich z empatią, jakby pochyla się nad nimi, nie nad ich ofiarami, tylko nad nimi jako osobami, które są właśnie mają wielkie duchowe zmagania i grzeszą, ale tak naprawdę w głębi duszy są świętymi. To jest coś, co twierdzi Oksana Zabuszko, doprowadziło do tego, że Rosjanie są przygotowani do tego, żeby patrzeć na zbrodnie z takim spokojem i no, z poczuciem, że to są wspaniali żołnierze, no, ale no, tak popełniają zbrodnie, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez naszą kulturę. Chciałem pójść tym tropem. Chciałem zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Oksana Zabuszko powoływała się, przynajmniej w polskiej wersji, która jest troszeczkę szersza niż ta wersja opublikowana po angielsku, powoływała się bezpośrednio na Ewę Thompson, wybitną polską slawistkę, która pracowała całe życie w Stanach Zjednoczonych. To jest autorka, która napisała pierwszą rozwiniętą interpretację postkolonialną literatury rosyjskiej. To była bardzo, bardzo ważna, pionierska książka, w której analizowała szereg dzieł kultury rosyjskiej, właśnie pokazując, w jaki sposób one wspierają imperializm czy kolonializm. Zrobię to tak. Na początku chciałbym bardzo ogólnie powiedzieć, o co chodzi w tym postkolonializmie. Co to właściwie znaczy, na czym polega to podejście, co to jest za strategia czytania literatury. I następnie zobaczyć, dlaczego dopiero w 2000 roku okazała się ta pierwsza książka analizująca literaturę rosyjską w tym kluczu postkolonialnym. Dlaczego tak późno i jak może wyglądać lektura postkolonialna rosyjskiej klasyki? Główna idea postkolonializmu jest, tego podejścia postkolonialnego jest dosyć czytelna i wynika z obserwacji związku między kulturą, w szczególności literaturą, ale też nauką, między kulturą a władzą. I to jest, no jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, tak? Można spojrzeć na literaturę, na dzieła, poezję, nawet te najbardziej subtelne, jako powiązane z kontekstem politycznym. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia w takich kategoriach, no to jest krytyka marksistowska, że kultura, literatura legitymizuje pewien porządek klasowy, tak? I to jest, no, w dawnych czasach to było bardzo modne, prawda? Czytamy i pokazujemy, że dzieła literackie są ideologią, to znaczy one
utrwalają pewne stosunki władzy, które zachodzą w społeczeństwie. I podejście postkolonialne to jest krok dalej, dostrzeżenie tego, że dzieła literackie, kultura nie tylko wspiera stosunki władzy wewnątrz społeczeństwa, ale utrwala i legitymizuje i uzasadnia i naturalizuje dominację nad innymi narodami. I to jest ten ruch, pokazać, że w literaturze mamy pewne wyobrażenia, które okazują się niezwykle pożyteczne dla państwa, z którego pochodzi ta literatura. Tak? I to jest podejście, które zwraca uwagę. Punktem wyjścia jest sytuacja zależności między jednymi krajami a drugimi. Taka sytuacja sprawia, ona znajduje wyraz właśnie w kulturze, w literaturze, w nauce. Przede wszystkim w ten sposób, że centrum opowiada o peryferiach. Centrum kolonialne czy imperialne nie dopuszcza do głosu tych, których podbiło, tych, których zdominowało, ale samo opowiada o nich ich historię. W ten sposób mamy rozwiniętą opowieść ze środka, z tego kręgu, który jest zbliżony do władzy, opowieść o tych, którzy są podporządkowani. No, można się spodziewać tego, że taka opowieść oczywiście uzasadnia tą dominację, oczywiście uzasadnia to, że te ludy, narody, zostały, kraje zostały podporządkowane temu imperialnemu czy kolonialnemu centrum. No, zwykle to się odbywa w ten sposób, że literatura centrum, czy nauka centrum opisuje te ludy podbite i podporządkowane jako właśnie niesamodzielne, nieracjonalne, bierne, takie, które wymagają opieki, takie, które, no, nad którymi trzeba właśnie nieść cywilizację. Tak? I jakby nie ma tej refleksji, że to tak naprawdę ta opowieść bardzo często jest po prostu uzasadnieniem tego, że podporządkowaliśmy te ludy czy narody. Druga sprawa, druga obserwacja, która, czy drugi obszar tych relacji kolonialnych polega na tym, że bardzo często te ludy podbite, podporządkowane, one, zwłaszcza ich elity, po prostu przyjmują tę opowieść jako swoją, ponieważ aspirują do tego, żeby się unowocześnić, aspirują do tego, żeby uzyskać jakiś awans społeczny, przyjmują tę opowieść kolonizatorów, przyjmują opowieść dominującą, jako swoją i odcinają się od swojego własnego dziedzictwa. Tak? Bardzo często to jest te kategorie, które zostały wyprodukowane przez centrum, żeby podporządkować sobie peryferia, one są przyjmowane przez ludność peryferiów jako właściwie adekwatny opis. W ten sposób elity, zwłaszcza elity, liczą na to, że zostaną potraktowane jako współpracownicy tego centrum. I to jest taka autokolonizacja. To się często objawia właśnie w takim deprecjacji swojego dziedzictwa, takim wstydzie, prawda, że poczuciu, że to jest coś bardzo prowincjonalnego, coś bardzo nieistotnego, niewartościowego. I to jest to bardzo charakterystyczne właśnie zinternalizowanie, czyli przyjęcie jako własnego tego obrazu, który jest narzucany przez centrum, co oczywiście niezwykle wzmacnia tą podległość, tak? Znaczy, jeżeli elity zdominowanego narodu przyjmują opowieść o tym narodzie taką, która pochodzi od dominującego narodu, no to oczywiście utrwala to cały ten kompleks kolonialny. I trzecia sprawa, to na to rzadko się zwraca uwagę, ale ta sytuacja też wywołuje bardzo często reakcję, która polega na taką zbyt radykalny sprzeciw w stosunku do dyskursu tego pochodzącego z centrum. Bardzo często tworzy się pewne, i to kontrelity tworzą pewne mity, pewne wyobrażenia o tym, że to my jesteśmy lepsi od tego centrum, resentyment, że to właśnie ta cywilizacja, która przychodzi z zewnątrz, to ona jest zagrożeniem dla nas. I to produkuje taki kontrdyskurs, który jest bardzo często zwierciadlanym odbiciem, tak? Znaczy to, co jest traktowane jako złe i niedobre przez jednych, jest brane na sztandary przez drugich. To jest bardzo typowe, jakby w każdym kraju, który podlega takiej praktykom takiego dyskursu kolonialnego, właśnie tworzy się elita, która go przyjmuje i internalizuje, i tworzy się mniej słabsza lub mocniejsza kontrelita, która właśnie mobilizuje niezadowolonych społecznie, wskazując, że produkując bliźniaczy odwrócony dyskurs, który ma kontrować tą opowieść kolonialną. To brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jeżeli popatrzymy na różne sytuacje, to jakby ten opis, te trzy elementy można znaleźć w bardzo wielu miejscach.
inicjatorem tej szkoły, tego ruchu, czy tego sposobu czytania był Edward Said. To był człowiek, który pierwszy jakby uporządkował i opisał te mechanizmy dyskursu kolonialnego na przykładzie tego, w jaki sposób zachodnia literatura i zachodnia nauka, brytyjska, francuska, produkowała pojęcie wschodu, produkowała pojęcie orientu. I on wprowadził takie pojęcie orientalizacji i książka jest z 1978 roku, Orientalizm, przetłumaczona na polski, ale mam dwa tłumaczenia, jeśli się nie mylę. Orientalizm jako praktyki, pewne chwyty, pewne sztuczki, które używa centrum po to, żeby przedstawić podbite narody jako wymagające opieki ze strony cywilizowanego centrum. I to są bardzo charakterystyczne. To jest o Turcji można pisać, tak można, o Bliskim Wschodzie, prawda? Bardzo takie właśnie pokazywanie, że tam jest właśnie bieda, że oni są niezaradni, że właśnie tacy bardzo właśnie irracjonalni, emocjonalni, prawda? I tutaj potrzebny jest taki opieka europejskiego rozumu wcielonego w białych mężczyzn, którzy nam po prostu powiedzą, jak żyć, prawda? I to jest, on to zrobił dla Bliskiego Wschodu. Ten sposób czytania niezwykle się przyjął w studiach na temat literatury brytyjskiej, która opisywała Indie. To jest jakby absolutnie klasyczne prace Homi Bhabha. To jest taki wybitny teoretyk brytyjski, hinduskiego pochodzenia, gdzie właśnie pokazywał bardzo skomplikowany sposób różne subtelne aspekty tego, w jaki sposób centrum brytyjskie dominowało dyskursywnie nad Indiami. Ale też chciałem jeszcze wspomnieć trzecią osobę, Larry Wolf. To jest amerykański autor, który zastosował dokładnie te same narzędzia analityczne do opisu tego, w jaki sposób zachodnia Europa tworzyła Europę Wschodnią. W jaki sposób Polacy, Europa Wschodnia, czyli kraje Europy, nie tylko Polska, tak? Szereg innych krajów, jak one były orientalizowane przez uczonych francuskich, uczonych niemieckich, jak literatura opisywała, nawet takie stereotypy, prawda, właśnie mnóstwo błota, ciemnoty, prawda, zabobonu i jeszcze politycznie sobie nie radzą, tak? To wszystko jest wymagane opieki, tak? I to nie jest przypadek, tak? Ale ten dyskurs był uzasadnieniem dla rozbiorów, tak? On został wyprodukowany w tym czasie i jakby potem przez cały okres dominacji zaborców to było uzasadnienie tego, dlaczego Polska nie zasługuje na niepodległość tak naprawdę, bo z powodów kulturowych. Ciekawa sprawa, że literatura rosyjska jest praktycznie nietknięta takim podejściem. Brytyjczycy stosują to do swojej literatury, mamy tak przeczytaną literaturę francuską, która ma ogromne też brzemię kolonialne. Natomiast literatura rosyjska jakoś unikała tego. I można wskazać parę. Ewa Thompson to właśnie też zastanawiała się nad tym, dlaczego nikt tak nie czyta literatury rosyjskiej. I ona wskazywała, że oczywiście jest oprócz takiego czysto technicznego powodu. Kolonie rosyjskie nie są za morzami. Tak? Rosja się rozprzestrzeniała po lądzie i jakby granice, nie ma takich wyraźnych granic, gdzie jest centrum, a gdzie są metropolie. I często nie ma też różnicy rasowej, prawda? To są, nie ma, nie wiem, różnicy koloru skóry między tymi narodami. Więc jakby tutaj troszeczkę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ten sposób mówić, że to jest kolonializm. Natomiast przede wszystkim chyba główną osobliwością sytuacji rosyjskiej jest to, że Rosja sama była w ten sposób orientalizowana i sama też orientalizuje. Sama była przedmiotem praktyk dyskursywnych praktyk kolonialnych i sama je stosowała. I w tym sensie ona jest bardzo właśnie łatwo można ją przedstawić jako ofiarę, bo rzeczywiście w XVI wieku, jak podróżnicy opisywali Rosję i też potem, tak, jakby to jest jakby bardzo częste, aż do Kapuścińskiego, częste strategie właśnie pokazywania, że Rosja to jest taki chaotyczna przestrzeń, w której trzeba uporządkować, pełna, błoto to jest taki sygnał, prawda, że mamy do czynienia ze stereotypem takim właśnie kolonialnym, że to wymaga uporządkowania, wychowania, że tam trzeba jakąś mocną ręką trzymać ich wszystkich.
I w ten sposób Rosja bardzo chętnie się przedstawia jako właśnie obiekt zabiegów kolonizacyjnych. I to zaciemnia sytuację, że ona sama też w ten sposób traktowała innych. Na kolejnym wykładzie ja będę pokazywać tą stoję, że w wojnie i pokoju idealnie widać przejście od tego, gdy Rosja jest przedmiotem podporządkowania kolonialnego, do tego, gdy zaczyna sama już traktować się jako kolonizatora. Jest jeszcze jeden czynnik, który jest osobliwy w wypadku rosyjskim. Niektóre kolonie rosyjskie, które Rosja zdobyła w ciągu swojej długiej historii, traktowały ją, nie podporządkowały się jej kulturowo. To jest na przykład przykład Polski. Znaczna część Polski została zdominowana przez Rosję, natomiast z nielicznymi wyjątkami Polacy mieli na tyle mocną własną tożsamość kulturową, że nie przyjmowali kultury z centrum jako kultury dominującej. Wręcz przeciwnie, tak? Jakby ten motyw pogardy dla kultury rosyjskiej jest w kulturze polskiej głęboko zakorzeniony i on też jakby zamazywał tą relację poległości. Tak? Znaczy myśmy byli z jednej strony byliśmy podporządkowani, a z drugiej strony była pewna nieregularność. Zazwyczaj te ludy podporządkowane, narody podporządkowane akceptują tą wyższość kultury, która ich skolonizowała, a na przykład w wypadku polskim tak nie było, co też jakby zaburzało ten obraz klasyczny. Natomiast nie ma powodu, żeby nie spróbować przeanalizować kultury rosyjskiej właśnie w takim kluczu. Wydaje mi się, że to jest moje odkrycie. Wydaje mi się, że pierwszą osobą, która zasugerowała taką lekturę kultury rosyjskiej, takie podejście, był nie kto inny jak Salman Rushdie, wybitny pisarz brytyjski hinduskiego pochodzenia. Okoliczności tego są bardzo interesujące. Salman Rushdie był zaproszony na konferencję w Lizbonie w 1988 roku. I na tej konferencji to było spotkanie między pisarzami z Europy Środkowej i pisarzami rosyjskimi. Tam brał udział Czesław Miłosz, Zagajewski, Szkworecki z jednej strony, a z drugiej strony był Brodski, Tatiana Tołstoj, różni pisarze tacy, no jakby oni się wszyscy spotkali i rozmawiali o kulturze. I tam doszło do kłótni między autorami z Europy Środkowej a tymi Rosjanami. To byli Rosjanie, no Brodski to był od dawna emigrant, tak? Także tam też byli autorzy samej Rosji, Związku Radzieckiego wtedy, natomiast to raczej było czymś zaskakującym. Miłosz wtedy, to był rok 88 i Miłosz wtedy prowadził dziennik, pamiętnik, który potem się ukazał jako Rok Myśliwego. Mamy relację Miłosza z tego zdarzenia, teraz będę cytować. Zdumiewające zdarzenie Rosjan z Europą Środkową, której nazwę usłyszeli tu po raz pierwszy. I ich nieukrywane przerażenie wobec wrogości środkowoeuropejczyków. Trudnej do przyjęcia, bo przecież Rosjan wychowuje się od dziecka w przekonaniu, że są przez wszystkich kochani i podziwiani. Nie uświadamiają sobie, do jakiego stopnia ich myślenie jest imperialne. Czy, jak rzuca z sali Rushdie, kolonialne. Właśnie. To jest... Miłosz zapisał, że Rushdie, który był obecny przy tej dyskusji, tak samo jak Susan Sontag, tak samo ona też tam była zaproszona, on po prostu podpowiedział, że ta sytuacja, którą mamy do czynienia, to jest sytuacja kolonialna. Wydaje mi się, że to był pierwszy... 10 lat po publikacji Orientalitum Saida, czyli dosyć wcześnie, to był chyba pierwsza podpowiedź, że kulturę rosyjską można czytać w kluczu kolonialnym. Oczywiście dla Rushdiego to była bardzo bliska perspektywa, ponieważ sam jakby jest uwikłany w tą całą sytuację. Są stenogramy z tej dyskusji, dotarłem do nich, tam rzeczywiście była gorąca dyskusja na ten temat i rzeczywiście jakby ten motyw kolonialny pojawił się podpowiedziany przez Rushdiego i Rosjanie byli tam absolutnie oburzeni. Tak? Oni, że to absolutnie nie ma, kultura nie ma nic wspólnego z żadnymi czołgami, prawda? A teraz przypominam, tak? Oksana Zabłuszko pisze, że to jest siatka maskująca, którą okrywamy rosyjskie czołgi. Natomiast na taką szerokie rozwinięcie tego podejścia musieliśmy czekać do 2000 roku, czyli stosunkowo niedawno. Ewa Thompson, polska slawistka, która zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, napisała w 2000 roku, to też taki gest, książkę, która ukazała się jednocześnie po polsku i po angielsku. Tak? Chodziło o to, żeby też właśnie przekroczyć taką typową sytuację, w której coś się ukazuje po angielsku, dopiero potem po polsku. Po angielsku to jest Imperial Knowledge, po polsku to jest Strumadurze Imperium. Książka podsumowująca właśnie taką analizę postkolonialną kultury rosyjskiej.
Ona tam, no właśnie, tak, ona tam analizuje, szereg takich absolutnie klasycznych dzieł literatury rosyjskiej i to, co się tam ujawnia, no to jest po prostu wstrząsające. Jeżeli w ten sposób przyjrzeć się temu, co robiła kultura rosyjska, okazuje się, że absolutnie od samych początków jest niezwykłe piętno imperialne. Tam nie ma żadnego pisarza rosyjskiego, który by kwestionował zasadność imperium. Wszyscy, nawet ci, którzy byli w opozycji, nawet ci, którzy się buntowali, którzy byli zsyłani. Nie, oni wszyscy, prędzej czy później wychodzi z nich jakiś niezmiernie głęboko tkwiące przekonanie, że no co jak wcale, może ta władza jest zła, ale to mój, ale imperium musi być, tak? Imperium jest naszym wszystkim, jakby nie możemy z niego zrezygnować. Nie wiem, Puszkin, tak? Aleksander Puszkin, to jest taki Mickiewicz, prawda? Aleksander Puszkin, który jakby, no po pierwsze to są to rzeczywiście te sławne wiersze, sławne jego wiersze, które Jeździec Miedziany, który odpowiada na Mickiewicza, który krytykował Petersburg, tak? Jeżeli przyjrzymy się temu, no to tam jest napisane, Petersburg jest budowany na, jak on pisze, na ponurzy Finowie musieli zrobić nam miejsce na Petersburg, tak? Co to znaczy? Ponurzy Finowie to byli mieszkańcy ziem, na których, którzy zostali wypędzeni albo wymordowani, żeby tam zbudować Petersburg. Niby szczegół, tak? Ale to jest coś niezwykle, niezwykle charakterystycznego. Puszkin napisał sławny wiersz Oszczercom Rosji, który był odpowiedzią na to, że Rosja była, Rosja, która właśnie tłumiła powstanie listopadowe, była krytykowana na świecie. I Puszkin mówi, to jest nasza sprawa, to jest sprawa między nami a Polakami. My mamy prawo do tego, żeby się kłócić i wam nic do tego. Te same, dokładnie te same słowa, niemalże, tak? One są dzisiaj przywoływane, tak? Wojna na Ukrainie, w Ukrainie, to jest sprawa między nami, Słowianami i jakby Zachód, to jest nasza, to jest domowa sprawa, tak? To jest, my tu mamy zaszłości i jakby Zachód to nie ma nic do powiedzenia, tak? Trwałość tego sposobu myślenia jest po prostu druzgocąca. Natomiast największe wrażenie robi to, my o tym zapominamy, bo my możemy tak skupiać się na tym aspekcie kolonialnym, że to Polska była zdominowana, a Rosja dominowała, ale Rosja od początku, od końca XVIII wieku i przez cały XIX wiek ma ogromne wojny na Kaukazie i ogromne wojny w Azji Środkowej. To jest coś, czego my zapominamy i Puszkin, Lermontow, oni wszyscy byli piewcami tych wojen, jako że to jest pochód cywilizacji, że to jest coś, co właśnie niesie oświatę, niesie kulturę, prawda, że te dzikie instrumentarium takie, imaginacja, która tam się pojawia, te słowa, które się pojawiają, to jest dokładnie to, co opisywał Said w orientalizmie. Także to są ludy dzikie, to są ludy irracjonalne, to są ludy, które właśnie emocjami się tylko kierują. My zaprowadzamy tam kulturę, zaprowadzamy tam cywilizację. Niesamowite to jest, bo często ci sami generałowie, którzy walczyli z nami Polakami, oni potem zyskiwali sławę przez to, że byli zdobywcami Kaukazu, więc tutaj, no nie wiem, no, wstrząsająca historia, tak? Puszkin chciał, w pewnym momencie chciał zostać sekretarzem generała Aleksieja Jermołowa, którego jeszcze wrócę, Jermołow to jest bardzo ciekawa postać, rwa Kaukazu, to jest człowiek, który odpowiadał za podbicie niezwykle brutalne, to jest utopienie w krwi Kaukazu, tak? Puszkin nie miał z tym najmniejszego problemu. Tak, to były sukcesy rosyjskie, jakby on bardzo chętnie był tam, bardzo chętnie to wspierał i bardzo chętnie by to opisywał w swoich wierszach. Thompson analizuje, o tym jeszcze będą mówić w kolejnych wykładach, Tolstoja i Sołżenicyna. On też pisze o szeregu różnych autorów sowieckich, o Walentynie Rasputinie, Anatolii Rybakowowie, o Wiktorze Astafiewie. Analizuje też propagandę radziecką z lat 30. Analizuje dyskurs naukowy, także slawistyczny, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie, w ogóle nie, to też jest ciekawe, w ogóle nie zajmuje się Dostojewskim. Tak? Dostojewski to jest oczywista sprawa. Tak? Dostojewski, który był no, zdeklarowanym zwolennikiem caratu i to nie jest ciekawe. Prawda? Ciekawe jest zobaczyć te wątki kolonialne takich autorów, których my traktujemy jako właśnie takich łagodnych i jakby no nie szlachetnych. Prawda? I to jest najbardziej wstrząsające. Dobrze, co zrobię w kolejnych wykładach? Chciałbym razem z Ewą Thompson zerknąć na Tolstoja, zobaczyć Wojnę i Pokój, jak tam można wyłowić z tego arcydzieła rosyjskiej kultury, jak można wyłowić wątki kolonialne. Razem z nią zobaczyć Sołżenicyna, oddział chorych na raka.
tu mam trochę wątpliwości, tak? Tam jest troszeczkę, można zniuansować ten obraz, który przedstawia Ewa Thompson. I po trzecie chciałbym zobaczyć autora, którego w ogóle nie analizuje Thompson, to jest Josif Brodsky. Josif Brodsky, który ostatnio jakby no, przypomnieliśmy sobie o jego strasznym wierszu przeciwko Ukrainie, który moim zdaniem jest jakby no, takim szczytem współczesnego kolonializmu w rosyjskiej literaturze. Będę chciał wskazać jakby dwie ważne obserwacje, dwie ważne tezy. Pierwsza to można prześledzić u różnych autorów rosyjskich jakby dwie wizje. Tak? Jedni są mogą być zwolennikami imperium w takiej najszerszej wersji, tak? Łącznie z, nie wiem, z Azją Środkową, z Kaukazem i tak dalej. Natomiast ci, którzy rezygnują z takiej wizji imperialnej, bo jest wielu autorów, którzy wprost mówią, że no, na przykład Sołżenicyn, że powinniśmy się pozbyć tego imperium, że to Rosja powinna być, jakby skupić się w sobie. Bardzo często to jednak oznacza, że Rosja jest rozumiana jako Rosja, Białoruś i Ukraina razem. Tak? Jakby bardzo niewielu autorom przechodzi przez usta coś takiego, że Rosja i Ukraina i Białoruś to są odrębne narody. I w tym sensie wielu autorów, czy to Brodsky, czy Sołżenicyn, oni mówią, tak, możemy się pozbyć imperium, natomiast nie wyobrażają sobie Rosji bez związku z Ukrainą. I to pokazuje, że to nawet jeżeli ktoś ma taką świadomość, że Rosja była imperium i że powinna stać się postimperialna, to bardzo często za tym jednak idzie to, że no ale co jak co, to te kraje jednak tworzą pewną jedność z Rosją i że różnice między nimi są czymś sztucznym. No i to pokazuje, jak ogromnym problemem jest z punktu widzenia rosyjskiej kultury jest obecna wojna. I druga obserwacja to jest to, że niezwykle ważne, że wątki imperialne pojawiają się nie tylko u tych autorów, którzy mówią o rosyjskiej duszy, którzy mówią o, nie wiem, nawiązują do tej tradycji takiej prawosławnej czy słowianofilskiej, ale także pojawiają się u tych, którzy są absolutnie prozachodni i są no, z tej opcji oksydentalistycznej i jakby no, nie, w ogóle nie przyjmują tej jakiejś opowieści, jakichś szczególnych cechach narodu rosyjskiego. Sołżenicyn to jest autor, który należy do tej tradycji słowianofińskiej, natomiast Brodsky należy do tej tradycji okcydentalistycznej. Spróbuję pokazać, że u nich obu są w tym samym stopniu są wątki imperialne. Co, jakby co trochę nam zaburza taki stereotypowy obraz, że w Rosji jak ktoś jest prozachodni, to już jest w porządku, prawda? Z punktu widzenia jakby podbitych narodów. Nie, to nie jest do końca tak. Można być, jest opcja imperialnego okcydentalizmu, jest opcja imperialnego słowianofilstwa i oczywiście są też opcje wszystkie inne możliwe, to znaczy okcydentalistów, którzy nie są imperialistami, no to taka najbardziej prozachodnia możliwość i oczywiście tych, którzy przyznają się do tej tradycji słowianofilskiej, ale odrzucają imperium w jakiejkolwiek postaci. To spróbuję pokazać. Następny wykład poświęcony będzie Tolstojowi.